satu, dan. Satu sini. Lena, ręce pracują, ręce, pamiętaj o rękach. Drodzy Państwo, duża grupa, bardzo duża grupa zawodników zarówno z D3, jak i D4, co cieszy nas ogromnie. Bardzo duży wzrost frekwencji zaobserwowaliśmy właśnie w tym sezonie, w tej kategorii D3 i D4. I witamy, drodzy Państwo, zawodniczkę, która zwycięża w kategorii D3. Oczywiście jest to Lena Pajęcka, o której tutaj wspominałem. Brawo! Rozciągnęła się ta stawka zawodników, oczywiście dystans był już znaczny, więc mieli prawo się rozciągnąć na całej jego rozciągłości, całej przestrzeni. Drodzy Państwo, za chwileczkę również powinniśmy tutaj obserwować równoległy finisz zawodników starszych, czyli tych z kategorii D4, dodajmy, kategoria D4 są to biegacze, uczestnicy między 13 a 16 rokiem życia, więc bardzo często mamy już tutaj zawodników zrzeszonych w klubach lekkoatletycznych, młodzików, nawet juniorów młodszych, bo 16 lat to jest wiek, który oznacza pierwszy rok juniora młodszego. Drodzy Państwo, oczywiście dzięki naszemu cyklowi zawodnicy mogą przecierać na tych naszych juniorowych trasach przed imprezami docelowymi. Oczywiście dla tych najmłodszych juniorów, młodszych juniorów tą imprezą docelową, jeżeli chodzi o sezon crossowy i sezon przełajów, będą Mistrzostwa Polski właśnie w biegach przełajowych.